Drodzy, taka ja jak nie ja, subtelna, delikatna, chciałam powiedzieć dziewicza. Tak! Hej, cześć i czołem! Dzień dobry, moi milusińscy! W kolejnym odcinku dzisiejszy odcinek będzie iście wiosenny, delikatny, subtelny, kobiecy, z makijażem, iście odcinek powiedziałam, no to, ale w sumie tak, no bo miałam na myśli makijaż, ale odcinek także, a wszystko to przez najnowszą kolekcję Belle dla Biedronki. I pokażę Wam bardzo delikatną wersję siebie z odrobiną piegów, z lekkim różem do policzków, ale wszystko jeszcze będę oczywiście omawiać po drodze. Bo właśnie mowa dziś o kolekcji Daisy i mamy puder blurujący, rozświetlacz, róż do policzków w kremie, cienie do powiek, sypkie oraz żel do brwi, zobaczymy jak tym razem nam pójdzie, pisak do piegów, no i niestety nie mam dwóch błyszczyków, a generalnie co do błyszczyków, słuchajcie, to nałożyłam sobie błyszczyk z Sephory i on jest lekko piekący, nawet nie o tyle lekko piekący i powiększający usta, ale w pewnym momencie tak mi może nie o tyle napuchły, ale zaczęłam aż po prostu no, odczuwać taki lekki dyskomfort, ale nie wiem, czy widzicie, działa naprawdę dobrze. Także, moi drodzy, przechodząc do kolekcji, dzisiaj zobaczycie w roli głównej. Ja już mam nałożony podkład, nieprzypudrowany, no bo właśnie będę jako chyba, może nie o tyle, jako pierwszy róż do policzków, ale tutaj z żelem chcę wystartować. Jeżeli chodzi o brwi, to mam tylko i wyłącznie delikatnie wypełnione luki eyelinerem od Eveline, ale słuchajcie, jeszcze to, co dzisiaj będzie, to chcę Wam jeszcze przedstawić. Otóż jakiś czas temu pokazywałam Wam na Instagramie, ale wiem, że sporo osób nie ma Instagrama mnie tutaj oglądających, jak przyklejam kępki od dołu i pojawią się, u mnie już się pojawiły jakiś czas temu, bo dostałam do testów kępki od klawiera, które są no na bogato, bo ta w tej jednej kępce jest tak naprawdę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tuci kępeczek, która się składa właśnie na jedną kępkę. Więc jest to efekt na bogato i także Wam właśnie pokażę przy takim naturalnym, dziewczęcym, subtelnym, delikatnym makijażu, jak przyklejam kępki, jak się prezentuje nowy kształt od klawiera, więc chyba już wszystko powiedziałam, co miałam powiedzieć, także moi drodzy, serdecznie i gorąco zapraszam na odcinek i to chyba będzie przedświąteczny odcinek, tak, także lecimy, zapraszam. I moi drodzy, zapraszam, rozpocznę od brwi i tutaj mamy żel fix. Żel fix, do dżemów mi się kojarzy, nie? Jak w ostatnim odcinku zauważyliście, szukam lusterka tak oczyma wyobraźni, rozmawiając do Was, dobra, znalazłam. W ostatnim odcinku zauważyliście, że moje brwi są dość mocno niesforne, no ale zobaczymy, jak ten żel sobie poradzi i postawi moje włoski. Szczoteczka tutaj oto tak to się prezentuje, jest dość cienka, to dobrze. No i dobra, zaczeszę pejsa, jak Wam wspomniałam, mam nałożony pisaczek, no i lecę do góry. Zobaczymy, czy brwi staną się matowe, czy będą delikatnie błyszczały. No, staram się brewki zaczesywać ku górze. Stoją średnio, ale nie spodziewałam się niestety niczego innego. Dobra, przejdę do drugiej strony. Bardziej chodzi o to, żeby je ujarzmić i żeby one stały w miejscu przez cały dzień. Dobra, pod koniec odcinka zobaczymy, jak brwi będą wyglądały i czy one będą roztapiżone, czy te włoski będą ułożone tam, gdzie postawiłam, to one tam zostaną. No i cóż, tak jak widzicie, włos mi się nie zatrzymał po wyczesaniu, tylko po prostu delikatnie opadł, ale tak jak mówię, absolutnie nie jestem tym faktem zaskoczona. I moi drodzy, myślę, że pozostaniemy sobie tutaj w zbliżeniu. Przejdę teraz do różu do policzków, jestem go niezwykle ciekawa, bo bardzo lubię konsystencje, które są kremowe, a szczególnie różów do policzków to już w ogóle. Buzia nałożony, podkład nieprzypudrowana, bo pamiętamy, kremowe konsystencje najlepiej łączą się z kremowymi, a co do właśnie samej konsystencji, to zapraszam.
kolorek ładny. Konsystencja, powiedziałabym tutaj ostrość, konsystencja powiedziałabym, że jest dość mocno wodnisto-żelowa. Myślałam, że bardziej będzie siedział, że tak to ujmę. Tutaj wcześniej nałożyłam sobie, żeby sprawdzić jak wygląda, starłam, ale jak widzicie ten taki delikatny flash został. Także moi drodzy, najpierw spróbuję paluszkiem. Chyba za dużo, co? Miało być 2-3 kropelki, a ja tutaj dałam trochę bogaciej, więc rozetrę to. Róż ma dawać bardzo subtelny i delikatny efekt. I powiem Wam tak, tak bardzo kolokwialnie i ogólnie. Ta woda, która jest w różu, poprzez blendowanie znika i zostaje sam kolor, który jak usiadł w tym miejscu, to ciężko jest go dalej rozpracować. Wiecie, o co mi chodzi? Ten róż nie ma kremowej konsystencji, takiej lekko tłustawej, która łatwo się rozprowadza. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Dobra, tutaj sobie dołożę, bo ostatnio właśnie mówiłam, że większość osób idzie tak różem dość mocno do góry. W ogóle może ja bym dzisiaj bronzera nie nakładała. O, widzicie? Tutaj był pierwszy pać. I w tym momencie, kiedy ten pać tutaj położyłam i ten kolor, pigment osiadł, no to ciężko jest go tutaj mocniej wyblendować. Po prostu pędzlem ściągam wodę z tego produktu. Mam nadzieję cały czas, że rozumiecie, o co mi chodzi. A sam kolor po prostu zostaje w miejscu. I mam, słuchajcie, zgapę, że jest to produkt, którym można budować ten efekt. Także no dobrze, zobaczmy, spróbujmy. Ja sobie nałożę teraz na pędzel, nie bezpośrednio na polik. I dołożę, żeby ten efekt był... Powiedziałabym bardziej, że jest to coś w stylu tintu. No, dotrę tutaj gąbeczką sobie. Chyba mam mieszane uczucia. Zobaczcie, na łapce ten dzisiejszy nasz swatch zastygł. Dlatego mówię, że jest to dość, może nie o tyle ciężka opcja do wyblendowania, ale najłatwiejsza też nie jest. Widzicie? A to naprawdę minęło bardzo niedługo. Tym razem rozprowadzę to na pędzelku. Rozumiem, że to ma być subtelne i delikatne, ale szczerze mówiąc, efekt jest prawie kompletnie niewidoczny. Jeżeli ktoś takiego efektu oczekuje, to jak najbardziej produkt się sprawdzi. Tylko po prostu wiecie, jestem przyzwyczajona do czegoś konkretniejszego, a tutaj naprawdę jest taki minimal. Jeszcze zerknę w lusterko, bo ja tak patrzę się jak zwykle w podgląd. O, bardzo naturalny efekt. Moi drodzy, pora na puder i w kolekcji mamy puder blurujący. Pokażę Wam, jak prezentuje się kolor z bliska. Jest to odcień uniwersalny, powiedziałabym, i jak to tak sobie pomacałam, ściemniłam teraz ekran, tak chyba lepiej jest widoczny kolor, i jak sobie pomacałam puder, jest on delikatnie, może nie o tyle rozświetlający, ale ma satynowe wykończenie. Już sprawdzam jak na twarzy. Lecę, tylko odciemnię. O, ładnie pachnie. Chyba kwiatowo. No, coś taki, świeży taki zapach. Och, nie będzie za ciemny. No dobrze, zobaczymy. Ta bladzioszka może być troszeczkę za ciemny. U mnie okej.
I przypominam, blurujący, czyli wygładzający, no i także powinien jeszcze zmniejszać widoczność porów. I powiem tak, bardzo ładne wykończenie na skórze, przynajmniej u mnie. Nie ma takiego mocnego matu, tylko jest taka ta delikatna satyna, ale także nie jest to efekt rozświetlający. Czyli myślę, że fajny byłby to puder taki po prostu konkretnie na co dzień do utrwalania makijażu. A jeszcze tak sobie przy okazji zerkam i patrzę w lusterko, to na chwilę obecną, zerknijcie, tutaj mam zmatowioną tą skórę, zmatowioną, no położony mam puder, jak fajnie błyszczą się brwi. Ale dobra, jeszcze do nich wrócimy pod koniec, zobaczymy jak się będą trzymały. Dobra, no to po pudrze, pora moi drodzy, chyba ja faktycznie się nie użyję bronzera, pora na rozświetlacz. Rozświetlacz tutaj także w takim szampańskim odcieniu uniwersalnym, no ale zerknijmy jeszcze na łapce, jak ten kolor się będzie prezentował i oczywiście za chwilę na twarzy. Mam pokazać swatcha i zaczęłam zmywać płynem micelarnym róż, a on, słuchajcie, się nie rusz! No w sensie nie rusza. I siedzi! No dobra, więc musimy w ten sposób, z lekkim podtonem różu, rozświetlacz szampańsko-złotawy i lecę ładny, naturalny, w sensie taki kolor. Ja dzisiaj tego rozświetlacza to ja sporo nałożę, bo mogę i lubię, może jeszcze więcej, co? Wiecie, że ja nigdy piegów nie robiłam? Raz robiłam tym sprayem na odrosty, ale kupiłam za ciemny kolor i to był brąz, ale chłodny brąz. Ja po prostu jak sobie prysnęłam i wiecie, przy moich wtedy jeszcze nadal dość jasnych włosach wyglądałam jakbym sobie, nie wiem, tak się błotem rzuciła. Jakbym była brudna, tak w dużym skrócie. Więc ciekawa jestem dzisiaj, jak będę miała piegi kontrolowane i tak jeden do jednego będę robić, no to... O, powiem Wam, że pod kątem rozświetlacza i pudru zarówno do jednego i do drugiego bym chętnie wróciła. Puder być może dla niektórych troszeczkę jest, będzie zbyt żółty, ale rozświetlacz naprawdę fajny ma kolor. I przejdę teraz do, no właśnie, bardziej do oczu, czy jednak do piegów? Nie, piegi zostawię sobie na deser, na sam koniec. Więc moi drodzy, mamy dwa cienie sypkie. Kolorek numer jeden. Za chwilę Wam pokażę swatcha. I bardziej żywo pomarańczowy kolor numer dwa na paluchu. I ściemnię ekran. Normalnie bym nałożyła na jedno oko jeden kolor, na drugi oko drugi kolor. Ale chcę, żeby dziś ten makijaż był naprawdę taki spójny, subtelny i delikatny. Więc myślę, że po prostu połączę oba. Jeden nałożę ten jaśniejszy, przyjmijmy kolor numer jeden, bliżej wewnętrznego kącika, a tym drugim też będzie mi pasowało do sweterka. Pójdę bliżej w stronę ucha. Także dobrze, moi drodzy, serdecznie, gorąco zapraszam. Na oczach nie mam nic oprócz podkładu, więc może bym jakąś bazę nałożyła, słuchajcie. Dobra, nałożyłam bazę pod gliterki. No i delikatnie pędzelkiem. Najpierw kolor numer jeden. Ładny! Myślałam, że będzie taki bardziej chłodny, ale ładnie to wygląda. Tak. No. Dobrze. I teraz wezmę drugim pędzelkiem, nałożę drugi kolorek. Radośniej się zrobi na oczach.
Jeżeli chodzi o bazy, to tutaj najlepiej sprawdzą się coś w stylu glitter glue, brokatowe, podbrokat, albo żelowe, ponieważ łatwiej i lepiej będzie Wam wydobyć błysk niż na bazie korektorowej, no bo baza korektorowa po prostu Wam ten błysk zje. Tak kolokwialnie mówiąc. Ale dobra, ja tu gadu gadu, a tu schnie. Ciap, ciap, ciap. Chyba dzisiejszy odcinek będzie cały w zbliżeniu, powiem Wam szczerze. No i dobra, i szybko. Ciap, ciap, ciap. No i moi drodzy, no i już. A nie, słuchajcie, może tutaj mocniej wejdę tym pomarańczowym w załamanie. O, no, tak. Nie wierzę w swój minimalizm, który dzisiaj został zachowany jeszcze na razie. No ale dobra, zobaczymy, jak mi wyjdą kiegi. Jestem mocno ciekawa. Mazaczek prezentuje się następująco. Końcówka jest dość gruba. Ciekawe, czy by się sprawdził jako eyeliner. Nie wiem, czy przy dzisiejszym makijażu, bo nie chcę go popsuć i stracić na subtelności, jakby się sprawdziło namalowanie kreski. Ale jeszcze tutaj sobie zerknę i też zerknijcie razem ze mną, jaki jest odcień brązu, bo myślę, że jest to brąz ciepły. Bardziej bym to określiła jako pisak do brwi, właśnie w formie takiego pędzelka. Jako eyeliner myślę, że nie specjalnie by się sprawdził, bo jest za mało głęboki kolor. Lecimy z piegami. Powiem Wam, że nawet nie wiem odkąd i od czego rozpocząć. Więc myślę, że im mniej będę nad tym myślała, tym lepiej mi to po prostu wyjdzie. Zamknę oczy i nie będę patrzeć. Bez kitu. Pieg niekontrolowany. Jak ja bym się teraz zastanawiała, gdzie ja mam go nałożyć, a to jest, wiecie, takie chyba przypadkowe mocno, co? A nie! Tu za mocno poleciałam. Gdzieś tu może jeszcze, wiecie. O, mojego pieprzyka sobie poprawię. I żeby wyglądało to naturalniej, wezmę czysty palec i delikatnie je tutaj jeszcze wklepię. Zobaczcie, ten efekt jest naprawdę bardzo delikatny. No. Dobra, żeby nie przygięła. Pamiętajcie, to jest mój pierwszy raz, proszę się nie śmiać. I moi drodzy, mamy to. Tak się prezentuje bardzo subtelny i delikatny, minimalistyczny makijaż. Przechodzę teraz do wytuszowania rzęs, przyklejenie kępek od dołu, zaprezentowania Wam, jak się prezentuje nowy model od Klawier, ale tak już swoją drogą powiem Wam, że mimo że nie mam bronzera, podoba mi się ta wersja, no i z piegami również. Do samej kolekcji to byłam dość konkretna i też konkretnie Wam ją podsumuję. Myślę, że pisak z piegami na pewno ze mną zostanie, bo trochę się zajawkowałam i uważam, że to jest całkiem fajne do zabawy. Ale tak jak mówię, im mniej się myśli i analizuje, gdzie ten pieg ma powstać, tym chyba fajniej to wygląda. Zdecydowanie do pudru i do rozświetlacza chętnie wrócę. Co do brwi. No, brwi mi nie zastygły. Zdecydowanie są one delikatniejsze, bardziej pracujące niż tutaj od tego żelu truglu od Claresy. No i generalnie po prostu ładnie mi się błyszczą, ale żeby jakoś zostały one mocniej ujarzmione, to bym nie powiedziała. Myślę, że przy brwiach, które są delikatniejsze i cieńsze, ten żel może się fajnie sprawdzić, no ale tutaj u mnie niestety niekoniecznie. Pigmenty. Miło mnie tutaj zaskoczył ten ciepniejszy. Co jest? Bo ja myślę o zimniejszym i o cieplejszym, który jest piętro niżej. Miło mnie zaskoczył ten zimniejszy. Myślałam, że on będzie tak średnio wyglądać na oku, ale naprawdę fajnie odbija światło nosami. Zresztą zobaczcie. I taki chyba największy mech mam z różem do policzków. Po prostu jest dość ciężki w obsłudze. Myślałam, że będzie bardziej kremowy, maślany i
taki juicy pozostawiający na skórze, a on po starciu uściśliliśmy tej wody, po prostu zostaje ten odcień, kolor i później jest takie nie do ruszenia. Szybko dość mocno zastyga. Także chyba byłoby na tyle, moi drodzy. Nigdy chyba mi tak szybko nie poszło, powiem Wam szczerze. No i dobra, przechodzimy do kępek. Zanim przykleję kępki, tuszuję zarówno klasycznie i dlatego tutaj świetnie się sprawdza szczoteczka, która jest dość cienka, od góry, ponieważ kępki będę przyklejać od dołu. Przybliżę Wam, jak kępeczki prezentują się z bliska. To jest akurat rozmiar 13 i jak widzicie, są one jakby pogrupowane. I ta jedna kępka ma w sobie więcej mniejszych baby kępek, więc wyklejanie będzie o wiele szybsze, zarówno i klientek, i u siebie. Rozpiętość długościowa spektrum od najkrótszej do najdłuższej to 8,16 ml. Milimetrów, moi drodzy. Oczywiście. I tutaj zerknijcie. Tak się prezentują ósemeczki, a tak szesnastki. I są to pierwsze kępki od klawiera, które mają długość 16 mm. Wcześniej wszystkie kończyły się na 14. I kształtem porównałabym, jeżeli ktoś miał właśnie kępki z klawiera, do fałek. Mniej więcej tak, plus, minus. Ja dzisiaj będę wyklejać trzynastkami, no i powiedziałabym, że jest to rozmiar, który będzie faktycznie widoczny na oku i będzie to oko podkreślał, bo dajmy na to, dziesiątki są na tyle delikatne i naturalne, że ten efekt będzie również delikatny i subtelny, ale zresztą sami zobaczycie. I teraz tak, jak ja przyklejam i co ja tutaj robię i zapraszam. Otóż, moi drodzy, no dobra, lecimy z aplikacją. Łapię za węzełek i przygotowałam sobie tutaj klej z opakowania, zawsze mi jest łatwiej korzystać. Łapię pensetą za wachlarzyk od tyłu, klejem smaruję tutaj ten przód, tą stronę wewnętrzną. Cyk, kładam rzęsę, mniej więcej tak na razie na środku. I już jedna siedzi. I lecimy z kolejną. Trzecia kępka. I zerknijcie, są tylko trzy kępki, a jaka jest różnica? I biorę teraz szesnastkę i położę ją tak mniej więcej w 3/4 powieki, aby oko tak bardziej zalotnie wyglądało. Tak niewiele, a tak wiele dla oka, jaka jest różnica. I tak naprawdę jeszcze wezmę inny rozmiar, jedenastki, krótsze, najkrótsze z tego, co wyklejam, bo przypominam, trzynastki oraz jedna szesnastka, tak żeby podkręcić to oko. No i tymi jedenastkami przykleję jedną kępeczkę na początku i tutaj w zewnętrznym kąciku. I także pamiętajcie, że jak wyklejacie czy kępkami, czy rzęsami na pasku, to żeby jednak ten zewnętrzny kącik nie był najdłuższy, bo także naturalnie nasze rzęsy w zewnętrznym kąciku są dość krótkie i lepiej to wygląda, kiedy oko nie jest jakby dociążone najdłuższymi kępkami, największym krzakiem, powiedziałabym, w zewnętrznym kąciku, tylko żeby ten twist właśnie, który ja położyłam z szesnastki, był mniej więcej tak na 3/4, to wtedy bardziej otwiera oko, a kiedy kępka czy rzęsa jest najdłuższa w samym ostatnim zewnętrznym kąciku, to wtedy to oko wydaje się na takie smutniejsze. Także, moi drodzy, gadam. Jeszcze co do specyfikacji technicznej nowych kępek. One same w sobie nie są mocno puchate, tylko dają efekt właśnie, jak widzicie, wydłużonych rzęs, no i dają ten efekt wow przy jednoczesnej naturalności. I na samym końcu, na samym
Na samym końcu, kiedy już przykleję wszystkie kępeczki, lubię, tylko tak wiecie, delikatnie i ostrożnie, scalić, złapać pęsetką, aby naturalne połączyły się tutaj ze sztucznymi. I o tyle fajna jest ta metoda, że kiedy patrzymy się na kogoś, bądź od góry ktoś na nas patrzy, no to naturalna linia rzęs nachodzi nam na sztuczne i po prostu także wygląda to o wiele ładniej, estetycznie i naturalnie. Jeżeli ktoś woli przyklejać kępki od góry, to jak najbardziej zapraszam, ale wydaje mi się, że metoda od spodu jest po prostu łatwiejsza i praktyczniejsza, no i łatwiej jest dojść do tych rzęs niż tutaj teraz wyklejać od góry, tak przynajmniej według mnie. Także moi drodzy, przechodzę na drugie oko, wykleję się, ale jeszcze Wam się pokażę z bliska, jak to się prezentuje bez oko i z rzęsą. Znaczy się. Moi drodzy, taka ja jak nie ja, subtelna, delikatna, chciałam powiedzieć dziewicza. Tak! O poranku i... subtelna i delikatna. Otóż, moi drodzy, ale powiem Wam szczerze, że ja tak się na co dzień maluję. Jeżeli nie robię makijażu na YouTube'a bądź na Instagrama, to mój makijaż dzienny jest dość mocno zbliżony do tego, co tutaj oto Wam się prezentuje. Tylko że wtedy bez kępek i dodaję po prostu więcej bronzera, po prostu dodaję bronzera. A przypominam, dziś jestem muśnięta tylko i wyłącznie różą do policzków, który notabene dość delikatny był i delikatnie wyglądający, ale ten pąs, róż, dziewczęcość pozostawił. Także, no i też piegi, myślę, że tutaj fajnie dały i zrobiły robotę. Także, moi drodzy, jeszcze co do kępek, to ten odcinek robię przed świętami wielkanocnymi, a kępki właśnie mają premierę z 17 na 18, także serdecznie i gorąco Wam polecam. Widzicie, jaki ładny, subtelny, delikatny jest efekt. One nie idą w objętość, one idą bardziej właśnie w długość i żeby ta rzęsa była taka podkreślona, zalotna, ładna. No, z rzeczy ważnych mam swój madziowy stały kod rabatowy w klawierze. Brzmi on VOLO10, oczywiście wszystko Wam napiszę na dole. Dotyczy on całego asortymentu, nie tylko kępek, bo klawier to nie tylko kępki w razie czego jakby co. Także proszę pamiętać, więc daję znać, koniec. Także moi drodzy, serdecznie gorąco Wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Życzę Wam radosnych, spokojnych świąt Wielkanocy w gronie rodzinnym i żegnam się z Wami do następnego. Buziaki!